Witajcie z tej strony Michał i dzisiaj jest ze mną mój sąsiad Miki. Cześć, witajcie. Tak, standardowo na krótkofalówce, ja wsiadam w Ursusa, teraz na Civi sąsiad jest. No. A ja też jestem w Ursusie. No i dzisiaj ogólnie jedziemy sobie ludzie Amazonkę, na razie jedziemy podpiąć i potem lecimy na pole, gdzie za nami czeka case i zobaczycie co będziemy sobie działać ogólnie. Tak, trzeba będzie tu na przesuwce przestawimy, aby rozsiewanie zwiększymy na 500 kg na hektar. Tak będziemy dawać dzisiaj. A co będziemy dawać, to już się możecie domyśleć po tytule, po miniaturce i po oczywiście po tym, jaką dawkę. Także łapkę w górę możecie zostawić, bo to bardzo motywuje. A ostatnio coś aktywność bardzo słaba, niestety. I trzeba to jakoś będzie ruszyć w końcu, więc No tak, trzeba ruszyć, a ja to słyszę, bo gruchem miałeś naduszoną. No, bo na błotniku se leży, tu ludzie nie widzicie, ale leży. No i w komentarzu też możecie napisać coś ciekawego, jak tam wiosna też ludzie, bo tutaj wam powiem, że z sezonu 2019 zaraz będzie film. Zaraz, czyli jakoś w tygodniu, bądź na przyszły weekend, bo chciałbym, żeby tak jakoś w taki specjalny dzień, może w piątek, może coś takiego. Więc Ta, kto jak czeka. W tygodniu jeszcze możesz dograć, nie? Jak te to ci zadzwonię, to dograsz jeszcze. Jo, albo u siebie nawet jeszcze, jak ktoś mi dogra. No i dzisiaj, jak widzicie, jest kejsik, jest przyczepa, są big buggy. A co tu pisze? Tu jest wapno? Nie pisze, że wapno, ale dobra. Ważne, że jest wapno granulowane. Teraz trzeba jeszcze nabić jednego baksa. Dobra, mamy. Dobra, ogień. No, jak widzicie, wapno granulowane. Cały big bag niestety nie wejdzie nam do tego, do naszego jakże zacnego rozsiewacza. Tak, tak, no, Ta. Na pewno. To go. Ja normalnie ludzie sobie jeszcze muszę zrobić zdjęcie na miniatureczkę. Elegancko. Z tej strony może jeszcze coś. O, z tej. Tak, z profila jeszcze, dobra. I co ludzie? Ogólnie opryskiwacz ja sobie już szykuję do sezonu, jeszcze aby opuścimy tura w kejsie, bo szkoda, szkoda wszystkiego. No. I ogólnie odpalamy maszynę jeszcze koło domu. Teraz w tym roku będziemy ten dawać wapno. Dobra, jednak trochę dawkę zmienimy, bo to jest słabo ubywało. Damy na tonę 100 wapna. No. No to tak tona musi iść wapna, człowieku, bo przecież. No ale granulowane to też inaczej. Ja dawałem tonę na hektar wapna. Granulowanego? No. To tonę 600 damy, bo chcę, żeby trochę częściej tu się zasypywało jednak. No i może do końca pola nawet nie zdążę wrócić. Więc gitarka. Ale to pole praktycznie dwa razy rozsiewaczem będę miał. Machnięte. Więc chyba troszeczkę za dużo tego wapna kupiłem, ale to tam jeszcze koło domu do rozsiania będzie, może na łąkę rozsieję też, bo tam też nie było dawno wapnowane, zobaczymy. No granulowane to może siedzieć tak jak na wóz. Jo, też tak myślę. A tu po ściernisku, bo próbki glebowe dopiero po żniwach brałem, to ten. Ogólnie słoma z tego pola została całutka sprzedana, tylko tam koło domu biorę teraz słomę w tym roku. No i jeszcze z zeszłego roku wiadomo zostało trochę. I zobaczymy, co to będzie. Tutaj może w tym roku też pójdzie właśnie soja, żeby trochę tu próchnicę poprawić, bo obornika niestety nie starczy. Słoma była wzięta, więc próchnicy tutaj zbytnio nie ma i właśnie będzie trzeba tą próchnicę nadrobić. Jakoś nadrobić, więc taka soja będzie akurat, bo to duży system korzeniowy i dużo resztek pożniwnych właśnie zostanie. A w tym roku nawet. No właśnie, sąsiad, jak tam dużo będzie się w tej soi? No, aby to jedno pole, myślę. Które? To no, długie takie? A nareszcie pszenice i. Kurde, bo ja i teraz trawy. Będę, nie wiem właśnie jak ile soi siać. Nie siej wcale. No nie, mam już siane tam w lesie, nie? To jedno. Bo ja rzepaku nie sieję, bo boję się po prostu za dużo roboty, jak jeszcze krowy i potem ogarni ten rzepak, to już kurde.
Roboty co Zdany numer. być na tym nowym i co połączę te dwa pola tutaj, nie? To najwyżej tutaj, że No. zasieję. Szkoda, że w farmingu nie ma takich uprawy jak groch, łubin. Właśnie nie pomyśleli o tych strączkowych wszystkich, tylko dali jakąś soję, której w Polsce się nie uprawia, ale to tam granie Polska, więc no. No. Ale i tak dużo Polaków myślę, że gra w farminga. No. Dużo Polaków ogląda farminga tam. No w sumie zagranicznego farminga nie patrzę, ale dużo modów to chyba najwięcej z Polski ogólnie wychodzi. Choć No, raczej fakt tak. z Polski i z Niemczech myślę, że najwięcej wychodzi. Czesi też tam coś działają ogólnie, jakieś zetory czasem na czeskich A blachach wiesz, wychodziły. jaki ładny mam teraz zestaw, człowieku? Ten Ursus z tą talerzówką to po prostu jest bajlando. Bajlony, tiki taki, kasztanki. No tu troszeczkę ludzie omijak powstał. To wysieje, bo to wapno to nie jest jakieś drogie. No ogólnie jedno z najtańszych wapien granulowanych, ale w szklance wody nawet się ten rozpuszcza. Specjalnie jednego bigwaga roztwarłem. Jeszcze... Octu, Michał, octu, a wody to tak nie za bardzo. No ale w wodzie ładnie Jak wygląda. wsypiesz ten wapno do octu, to się powinno burzyć. No bo to kwas jest ocet. Znaczy się ma tam jakieś stężenie mniejsze. No, ostatnio miałem na tym na chemii ogólnie. No już niedługo, Coś kurde, ze ludzie mną tak słuchałeś, że... No, niedługo egzaminy Gienek, w końcu spokój będę miał w tej szkole. O Boże. Nie, o teraz wszyscy ludzie latają, znaczy ludzie, nauczyciele, żeby... Egzaminy, kurde, do roboty się wyjście i w ogóle. Ja tam nie ten, żeby nie było, że obgaduję, ale po prostu chcą nasi nauczyciele, żebyśmy jako tako jeszcze te egzaminy napisali jako ostatni rocznik gimnazjów. Tu podkreślę gimnazjów, bo tutaj to już gatunek wymierający. I no. Ta, ostatni gatunek. Ta, Mikołaj był przedostatni. Ale ja tam się cieszę, że jeszcze do gimnazjum poszedłem. A pan Bardowski był pierwszym gatunkiem. Ta, mój kuzyn No, też. na Q&A było. Mój kuzyn też był. I ten, no, mi to pasuje, bo rok dużej laby u nas w Kowalewskiej szkole. O tak to, kurde, 5 lat w technikum, to też trochę lipa, bo w technikum dużo nauki. Na pewno będzie, na pewno właśnie ci ósmoklasiści będą mieli o wiele więcej nauki w technikum. Znaczy się myślę, że my będziemy mieć większe natężenie tak jakby nauki, ale ósmoklasiści tak czy siak, no na pewno będzie duży zapierdziel w technikum. Ale to zobaczymy, na pewno... Pewnie tak, pewnie tak. Ale czuję, że ósma klasa będzie miała większy, ale obecnie oni mają większy zapierdziel. Ale lepiej mają te egzaminy też wymyślone, bo ten, bo oni nie piszą i angielski, i niemiecki, ta, po, nie, angielski podstawy rozszerzony, tylko mają jeden, nie? Aha. I w tym właśnie mają lepsze, lepiej, no. A tak to wszystko w miarę spoko i oni nie wiem, czy piszą ten, biologię, chemię, fizykę, geografię, nie? Czy oni chyba tylko piszą chyba historię włos? Matmy, angielski, polski chyba, aby. No, ja tam się najbardziej polskiego obawiam i historii, bo to tam z Polski to dlatego, że tam z takim nauczycielem miałem, a nie innym. Ej, nie gadaj, bo ja miałem z polskiego 70%. To ładnie. A miałem z tym samym nauczycielem przez ile lat? No, w sumie. Ale w podstawówce miałem z kim innym, tak jakby. O, w podstawówce to w podstawówce. To w podstawówce to się nauczyłem polskiego. A w podstawówce to z kim miałeś? Z kulą, z twardą znaczy. O Boże. Okej. Kula to angielski. Ale ten, ogólnie ludzie, jak ktoś wie, jak się używa tego narzędzia do kolorowania terenu, to może napisać, bo tu kurde ostatnio musiałem ten silus na kiszonkę trochę przerabiać, a Gener 60 nie mogłem zbić ogólnie kiszonki, nie? No, nie wiemy dlaczego. Ej, wyłączysz wzrost? No spoko, już wyłączam. Bo ten, tam co łubin jest, nie? Już za siewnikiem zaszło. O Boże. No to mogłeś mówić, a ty, bo ty widzisz, sąsiad jak z robotami jest do przodu, już sieje. Ja jeszcze muszę oborniki porozwodzić, talerzówkę kupić, dopiero będę siał. A jaką talerzówkę? Ja tu jeszcze muszę zaorać ten, miedzę. A jaką talerzówkę ludzie Drzewo pociąć. To zobaczycie w następnym odcinku, jeżeli będziecie oglądać. Więc zachęcam do subskrypcji i pozostawienia łapki w górę, bo to bardzo motywuje. 85 łapeczek i 800 wyświetleń. Kolejny odcinek, można powiedzieć, od razu wlatuje. Bo teraz takiej motywacji nie ma, żeby w ogóle praktycznie nagrywać. Niestety. I no. I tak to jest, ludzie wam powiem. No, tam potem jeszcze jak słomę se sprasuję, to do reszty rozwiozę.
to wapno. A teraz, którą my to mamy ogólnie, minutę 10, to skoczymy sobie jeszcze case'a zabrać do domu. Trochę wapna kupiłem za dużo, będzie na 4 sezony. Znaczy się w sumie na 4. Jak chcesz zobaczyć zestaw, to chodź tutaj na pole, na to duże. O, wpadniemy sobie do na to duże, nowe, twoje. No. No, za dużo nie jest. Tutaj pyrki talerzuję. No, ale jak jest orze, to będzie największe na mapie. Na mapie? No tak prawie. Największe na mapie, czy ja wiem? 66 jest większe na pewno. 56 dobra, to jest większe. Dwójka też. Cyk, dwójeczka. Giękowe gospo. Ale idzie. Ładna ta talerzóweczka z tym uksusem, nie? Jo, też będę miał tej samej firmy, ale trochę mniejszą. Ej, ale ty, fajnie ten turb wygląda przy tym kejsie, bo... Ursusie, bo ten taki podkolor jest w miarę. A to nowego kupowałeś tura, czy używanego? To jest nowy tur. Widzicie, kurde, widzicie, nie ma pierdzielenia. Zetora sprzedał za marne pieniądze. Gdzie? 3 dychy dostałem do Zetora. No, ty, ale mi się szybko upierdzieliło od wapna, by wjechałem na pole już wszystko brudne. No ale w sumie nie ma co się dziwić, bo trochę taki, ten granulat taki trochę mąkowaty, będzie trzeba wiaderko podstawić pod ten, pod 60, bo szkoda wapna i potem to wylać na pole. No tak się śmiejesz, ale szkoda. Tak samo jak ten, rozsiewać je po nawozach, trzeba będzie wiaderko podstawić. No. Nie, ja jak ten rozsiewałem, to wiesz, umyłem później ten rozsiewacz, nie? Bo to ten saletra amonowa, to się białe całe zrobiło. No. To umyłem go i w środku i talerz posmarowałem trochę olejem, bo jednak jak jest metalowy, no to... Ale u mnie na rudej szmaty nie widać, ja umyłem wszystko i... Bo ja miałem, wiesz co, za cienko pomalowany ten talerz. Oj, łatam, ja na talerz taką warstwę farby walłem, że grubiej tam jest farby jak blachy. Ja muszę chyba albo go odkręcę, albo co i pomaluję go jeszcze raz. Bo... Czy talerza nie zdejmiesz? Będziesz musiał wtedy rozbierać ten. Chyba. Rozebrałem cały, nie? No górę i przekładnię będziesz musiał zdejmować, jak chcesz talerz zdjąć. Przekładnię nie muszę zdejmować. No ale górę byś musiał całą zdjąć. Górę muszę wybić i odkręcić, no i talerz się wyciągnie. Tam jest jakaś jeszcze sprężyna. To lepiej już łopatki pozdejmować i trochę się poschylać i osłonę zdjąć tylnią. Po co łopatki będę zdejmował? One są tak ustawione akurat i będę je rozkręcał i inaczej przykręcę i... No bo jak chcesz ten, jak chcesz mieć precyzyjnie wymalowane, no to... Ja go tam maluję pędzlem. Grubo. Fakt faktem, że ten... Ja tam jakoś ładnie go nie umalowałem, bo pędzlem to tam... A jak nie to wleję ten... Na pole wjadę, wleję 5 litrów karty i włączę rozsiewać. O Boże. Sam pomaluję. Wiaderkiem od razu wylej ten farbę tylko na talerz. No talerz, mówię ci. Do środka wleję, to wie, jeszcze przemieszczę się tam. Ogólnie tak. Wam pokażę, ludzie, jak se dysze przeczyszczam na jesień już. Tutaj, kurde, widzicie, wiarcki obalony. Czyścimy, szykujemy do sezonu. No. Czekaj, pasy muszę odpiąć. Ogólnie dzisiaj taki zalatany trochę jestem na tym odcinku, jak nigdy, można powiedzieć. Przyczepkę rozładujemy, bo... Trochę teraz będzie trzeba jeszcze po słomę niedługo pojechać tu koło chałupy. Może dzisiaj mi się uda sprasować, więc akurat będzie. To kurde nabij, kurde się mi tu elegancko. Łocie babka. Niepełne dwa big bagi wziąłem, bo ten za... O Jezu. Big baga rzuciłem z przyczepy. Ale dobra, tu nie będzie przeszkadzał. Chciałem trochę go inaczej postawić, no ale ciul. Jak już tak, to tak. I w następnym odcinku już zobaczycie raczej nowy nabytek. Jeszcze będę musiał coś przygotować pod następny odcinek, ale to zobaczycie. Nawet może dwa nowe nabytki, a może trzy nawet nowe nabytki. Kurde. Zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze a muszę... ja miałem nowych 5 nabytków ostatnio. Jo, bym przyjechał na grę, ale sąsiad mi nie powiedział. Tylko case'a spotkałem, jak byliśmy ostatnio odebrać zabytek nasz. To tylko case'a widzieliście. Kto nie oglądał, to zapraszam serdecznie. No, wapno rozładowane. Będzie czekać teraz do kolejnego sezonu. Będzie trzeba młotkiem popłukać co miesiąc, bo żeby nie zgęsło. Dobła. Tutaj teraz zajedziemy tak. Elegancko wyjedziemy sobie. No, ludzie, czyli pamiętacie 85 łapeczek, 800 wyświetleń i kolejny film wlatuje oczywiście.
i trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć. No, sąsiad się ładnie pożegnał, jak widzicie, kurde, na krótkofalówce, ja mu mówię, polecam serdecznie, na razie, cześć.